Moi drodzy, wreszcie wypadła mi sobota, kiedy nie muszę iść do pracy. Dla większości z Was pewnie to jest normalny dzień wolny, ponieważ nie musicie iść do szkoły albo pracujecie od poniedziałku do piątku. Ja niestety mam taki system pracy, że w sobotę muszę być obecna i tylko raz na 7 tygodni wypada mi cały weekend wolny. Wybieram się do miasta, słuchajcie, muszę pozałatwiać wiele, wiele spraw. Między innymi naprawić moje buty, wymienić fleki, ponieważ są w opłakanym stanie. I dokupić jeszcze kilka takich drobnych rzeczy do dzisiejszej takiej małej imprezki, którą organizuję w domu. Zbliża się Halloween, chociaż w sumie to nie jest taką jakby główną ideą, dlaczego dzisiaj zaprosiłam kilku znajomych. Po prostu cały czas pracuję, praktycznie 7 dni w tygodniu i taka odskocznia od tej rutyny każdemu chyba się przyda, więc dzisiaj właśnie będzie takie małe spotkanie u mnie w domu. I muszę jeszcze kilka takich drobnych rzeczy kupić a propos właśnie tego wieczoru. Pakując swoje rzeczy z jednej torebki do drugiej, pomyślałam, że to w sumie może być także dobry temat do nakręcania filmiku. Ja wiem, że tego typu filmiki już są w internecie, wiele dziewczyn je nakręciło, ale na moim kanale jeszcze takiego nie było. Jak wiadomo, babska torebka jest kopalnią skarbów, tam jest wszystko i nic i często gęsto ja mam tak, że szukając jednej rzeczy przegrzebię po prostu wszystko, aż do dna i nadal tej rzeczy nie mogę znaleźć, pomimo że staram się być dosyć zorganizowana i wszystko mieć jakoś tak poukładane. I tak często zdarza mi się nie znaleźć tego, czego potrzebuję. Więc tak, moi drodzy, póki mam jeszcze chwilę, widzę, że słońce wyszło, przed chwilą padał deszcz, angielska pogoda. Przejdźmy do rzeczy. Ogólnie mam dwie torebki. Jedną, którą noszę cały czas do pracy, natomiast drugą, kiedy noszę po pracy, bądź kiedy mam wolno od pracy. Torebkę, którą noszę ze sobą do pracy na porządku dziennym, jest taka oto workowata torebeczka w motywy zwierzęce, teraz ostatnio właśnie bardzo, bardzo popularne na jesień. To jest taki motyw zebry z takim długim tutaj paseczkiem. Nie ma ona w środku żadnych przegródek, nie ma żadnych kieszonek, jest to po prostu taki typ worka, który wyczaiłam w Nexcie na promocji. Słuchajcie, 4,5 funta kosztował, więc po prostu łapnęłam z wieszaka, żeby była moja. Z drugą torebką, którą noszę ze sobą po pracy bądź w dni wolne od pracy, tak jak dzisiaj, jest torebka z Top Shopu. Skórzana torebka w takim pięknym, karmelowym, jasno-brązowym kolorku, który, jak widzicie, ma tutaj więcej detali. Ma kieszonkę z przodu, ma kieszonki po bokach. W środku także ma kieszonkę na telefon komórkowy i ma jedną kieszonkę zapinaną na suwak, co jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi o trzymanie na przykład rzeczy, które są dosyć wartościowe, żeby nikt tam ich nie ukradł. Pierwszą rzeczą, którą wyciągnę, jest mój portfel. Portfel, który Wam pokazałam ostatnio na moim blogu. Dam Wam gdzieś linka na dole w kolumnie opisowej, żebyście mogli sobie zobaczyć bliżej jego zdjęcia. Jest to portfel kupiony na stronie internetowej Radley London. Portfelik, który mi się marzył już od dłuższego czasu, słuchajcie, ale takiej wielkości portfel kosztuje 45 funtów w cenie regularnej, co jest dla mnie dosyć dużą sumą. I ostatnio właśnie patrzyłam i był on w promocji, 35 funtów, powiedziałam sobie, dobra, mogę tyle dać. I jest właśnie ze mną. Jak widzicie, ma tutaj bardzo fajne takie motywy jesienne i ich już logo, tutaj właśnie pieska teriera, które znajduje się praktycznie na każdej jednej rzeczy, którą oni produkują. Portfelik nie jest duży. Ja osobiście lubię małe portfele. Wiem, że są osoby, które lubią takie, wiecie, nie obrażając nikogo, woły u siebie w torebce. Ja wolę wszystko trzymać prosto, schludnie i w minimalistycznym stylu, więc to jest właśnie mój portfelik z takimi fajnymi motywami tutaj liści i z ich logo z takim terierkiem. Więc to ląduje w mojej torebce skórzanej. Dalej. Następnie mamy mojego tak zwanego taga, w którym muszę się odbijać w pracy. Nic szczególnego. Co my mamy tam dalej? Aha, klucze od domu. Pęk klucze od domu praktycznie i tutaj, jak możecie zobaczyć, mój ulubiony bryloczek w postaci rozumu. Każdy chyba tą postać zna, nie muszę jej nikomu przedstawiać. Klucze, karty do karty stałego klienta, jak to w Polsce można nazwać, Holland i Barrett i Tesco. Co tam jeszcze mamy? A, słuchawki. Słuchawki do telefonu, który pewnie zaraz Wam też pokażę.
bardzo lubię słuchać Gadu Radio, jak idę do pracy, bądź jak wracam z pracy, bądź jak jestem w mieście. Już ostatnio odzwyczaiłam się od wgrywania MP3 do mojego telefonu, chociaż mam kartę pamięci. Bardziej wolę właśnie słuchać Gadu Radia, ponieważ tam lecą wszystkie piosenki, które mi odpowiadają. Moją ulubioną stacją jest Imprezka. Co mamy tam dalej? Aha, kalendarzyk. Kalendarzyk, notatnik w sumie, atrybut każdej kobiety, notatki, coś co potrzebują, jakieś rzeczy, o których nie chcę zapomnieć, a nie ufam sobie, jeżeli chodzi o pewne sprawy, więc notuję je zaraz i są one tutaj właśnie w tym moim kajeciku. Dalej, tutaj w tej torebce znajdują się chusteczki. To chyba taka normalna sprawa każdej kobiety, która ma torebkę. Parasolka. Słuchajcie, parasolka, nieodzowny atrybut każdej osoby mieszkającej na wyspach, ponieważ tutaj 3/4 roku pada deszcz. Tak jak przed chwilą świeciło słońce, padał deszcz, teraz już są jakieś podejrzane chmury, jak widzę, więc to zawsze znajduje się w mojej torebce. Mała parasoleczka poręczna, która zawsze mnie uratuje w jakiejś naprawdę podbramkowej sytuacji. Powiem wam, że ostatnio pogoda w Wielkiej Brytanii się pogorszyła i nawet wczoraj słuchałam w radiu pogody i mówią, że mają być tutaj przymrozki w przyszłym tygodniu, także zaopatrzyłam się w parę rękawiczek. To są takie milutkie rękawiczki, nie pamiętam już gdzie kupiłam, ale tak, jakieś zimizi, fajne rękawiczki, praktycznie jak sierść Filemona. Więc zawsze rano jak wychodzę do pracy, ponieważ ja wychodzę do pracy 10 po 6, jest jeszcze zimno i naprawdę ostatnio, słuchajcie, nawet widziałam takie zaszronione auta, więc ten przymrozek będzie chyba już u nas na stałe przez kolejnych kilka tygodni, kilka miesięcy, więc rękawiczki, nieodzowna sprawa dla mnie. Następnie, aha, torebka z Tesco, którą sobie kupiłam ostatnio, 50 pi kosztowała. Nie lubię ze sobą targać, słuchajcie, wszystkich tych jednorazówek, później one mi się kumulują i ja nie mam co z nimi zrobić. Miejsce, gdzie mogę je oddać na powtórne przetworzenie, jest dosyć daleko ode mnie, więc nie chcę mi się czasami fatygować po prostu, żeby tam iść i je zanieść. Postanowiłam zainwestować w taką torebkę, która będzie mi praktycznie służyła przez cały czas i to jest taka torebka z Tesco. Duża torebeczka, w której zmieści się naprawdę dużo rzeczy, powiem wam. Ona jest dosyć pojemna i nie muszę już targać ze sobą wszędzie tych wszystkich jednorazówek. Wszystko pakuję do jednej torebki, przyjdę do domu, wypakuję, złożę ją ładnie i z powrotem wraca do mojej torby codziennej. Sminty. Drażetki odświeżające oddech. Ja gum nie mogę rzuć i zaraz wam powiem dlaczego. Zaraz do tego dojdziemy, jak tylko wyjmę to z torebki. Co my tu jeszcze mamy? Aha, podstawa egzystencji każdego człowieka w XXI wieku, telefon komórkowy, HTC, dotykowy telefonik, bardzo mały, poręczny, bardzo kobiecy, obudowę kupiłam sobie na eBayu, chyba kosztowała 2 funty. Dalej, moi drodzy, mamy, o, długopis do zapisywania moich notatek w moim notesiku, a, krem do rąk. Moja praca wymaga tego, słuchajcie, że ja ręce muszę myć bardzo, bardzo często i muszę używać środków dezynfekujących, które zawierają alkohol i niestety tą skórę dłoni mi wysuszają. Tego typu produkty są jak najbardziej wskazane, wręcz wymagane u mnie w torebce, ponieważ bez nich moje dłonie byłyby naprawdę w opłakanym stanie. Aha. To małe opakowanie będą znały osoby, które nosiły aparat ortodontyczny i teraz noszą takie wkładki z folii termoplastycznej na zęby, żeby te zęby się nadal nie przemieszczały, więc to jest właśnie opakowanie, w którym trzymam sobie tą moją wkładkę na górne zęby, ponieważ tak moje leczenie po zdjęciu aparatu ortodontycznego nadal trwa, nadal noszę wkładkę na zęby. Chociaż teraz w sumie mogę już ją nosić tylko i wyłącznie na noc, ale po prostu z sentymentu chyba noszę to opakowanie ze sobą, ponieważ czasami w ciągu dnia, słuchajcie, zdarzy mi się założyć jeszcze tą wkładkę i jak coś jem, bądź jak coś piję, zawsze mogę ją wyciągnąć i schować sobie ją tutaj, żeby ona mi się nie połamała, ponieważ materiał, z którego jest ona wykonana, jest bardzo kruchy i nie chcę, żeby ona mi się zniszczyła. W sumie chyba teraz mam dla was ostatnią rzecz do pokazania. Ostatnią? Ostatnią, torebka jest pusta. No to dobra, ostatnią rzeczą jest kosmetyczka, którą chyba w sumie każda kobieta posiada w swojej torebce. Kosmetyczka jest z firmy Number 7, z takimi tutaj fajnymi zdobieniami. To był jakiś gratis do kosmetyków, już nie pamiętam. A w środku znajdują się
babskie sprawy. Szybciutko jeszcze tak, co tam mam. Pomadka ochronna z firmy Bebe, błyszczyk do ust z Maybelline, który już mi się kończy w fantastycznym, w przepysznym smaku brzoskwini. Właśnie teraz jak pójdę do miasta, mam kupon, żeby kupić sobie jakiś produkt do ust z firmy Revlon, mam 3 funty mniej i zobaczymy, chyba sobie kupię jakiś lip butter, zobaczymy. Następnie mam, co ja tutaj mam? Aha, lip cream z NYXa. Odcieniu. Jaki to jest odcień? Nude Peach. Tak on się prezentuje. Mam go teraz na ustach, właśnie w połączeniu z błyszczykiem. Bardzo fajny, delikatny kolor. Dalej mam mini szczoteczkę, która właśnie pomaga mi w okiełznaniu moich niesfornych włosów czasami. Później mamy atomizer. Atomizer do perfum, który ostatnio pokazywałam Wam na moim blogu i jest to taka w sumie alternatywa do Travalo, ponieważ jest on nawet tańszy o 5 funtów, kosztuje on 10 funtów, a Travalo kosztuje chyba 15. Ja pisałam Wam o tym na moim blogu, więc na dole gdzieś podam Wam linka do mojego posta, więc możecie sobie tam zajrzeć i poczytać. Następnie mam któreś już z rzędu opakowanie żelu antybakteryjnego z firmy Carex. I właśnie bardzo lubię ten zapach aloesowy, ponieważ nigdy nie wiecie, czego będziecie dotykać, z czym będziecie mieli styczność i taka rzecz jest bardzo, bardzo poręczna. Następnie mam lusterko otwierane. Nie żadne powiększane, zwykłe, jakiś gratis też był chyba w kosmetykach, które kupiłam. Tabletka przeciwbólowa od bólu głowy. O, nawet się znalazło 10 pi. I ostatnia rzecz, w takich nagłych sytuacjach, mam nadzieję, że nikogo to nie zgorszy, że to pokazuje. To chyba wszyscy znają. W razie W, w razie wypadku, w razie nagłej sytuacji, każda z nas powinna mieć taką małą rzecz u siebie w kosmetyczce. I to już wszystko jest, moi drodzy. Jak patrzę, torebka jest puściusieńka, nie ma nic. Wszystko znajduje się teraz już w mojej wypchanej tutaj torebce z Top Shopu. No, to byłoby na tyle. Mojego szybkiego filmiku, mam nadzieję. Jeszcze nie zaczęło padać, ja zmykam do sklepu. Życzę Wam udanej soboty, udanej niedzieli, ogólnie udanego weekendu. Dajcie znać w ogóle, co robicie dzisiaj wieczorem. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!